Hi, hello. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy o formach dzierżawczych. To są dobrze Wam znane formy, ale przypomnimy je sobie. My, czyli mój, your, czyli twój, his, jego, her, jej, its, jego w sensie na przykład psa, psa ogon, our, czyli nasz, your, czyli wasz i their, czyli ich. To są takie słowa, które mówią, że coś jest czyjeś. Na przykład it's my book, moja książka. Look at your bike. Twój rower czy swój rower. These are his toys, jego zabawki. It's her doll, jej lalka. This is its tail, jego ogon, w sensie psa ogon, na przykład. Those are our friends, czyli nasi przyjaciele. Open your books, otwórzcie swoje czy wasze książki. I that is their house, czyli ich dom. Przyjrzyjmy się jeszcze takim innym formom dzierżawczym, zaimkom dzierżawczym, takim jak mine, yours, his, hers, ours, yours i theirs. To są takie słowa, które tłumaczymy podobnie, czy właściwie praktycznie tak samo jak te poprzednie, natomiast inaczej występują w zdaniu. Przyjrzyjmy się, jak będą występowały w zdaniu. The book is mine. Zauważcie, że to są słowa, które kończą te zdania. The bike is yours. These toys are his. Za każdym razem to jest ostatnie słowo w naszym zdaniu. The doll is hers, czyli lalka jest jej. Zauważcie też, że do tej formy it's nie ma odpowiednika w tym zaimku. Those friends are ours, czyli ci przyjaciele są nasi. The books are yours, książki są wasze i that house is theirs, ten dom jest ich. S jest, pamiętajcie, wtedy, kiedy słowo jest na końcu, kończymy zdanie tym słowem. Oprócz oczywiście tutaj słowa mine, wszystkie mają S na końcu. Ok, let's have a look at our test. Mam tutaj dla Was taki króciutki test. Mamy wstawić odpowiednie słowo z tych podanych w naszej ramce do 12 zdań przygotowanych. Ok. Are you ready? So let's begin. This is Rose and her sister Tasha. Eva has got a ring. The ring is hers. Jak na pewno udało Wam się zrobić poprawnie i zauważyć, S jest tylko w tym drugim zdaniu, ponieważ kończymy tym właśnie słowem. That cat is strange. Look at its tail. Popatrz na jego ogon, czyli kota ogon. I'm Lucy. This pencil case is mine. We have got a fast car. This car is ours. Hello, Tom. Is this bike yours? Tutaj mieliśmy, zobaczcie, aż cztery wyrazy, które są z tych naszych kończących się na S lub kończących zdanie. It's, mine, yours, ours, yours. Siódme zdanie. I'm Robert. My favorite subject is PE. Is this your mobile? Yes, it is. That is Mark and his brother, Samuel. We are Tom and Olive, and this is our mum. Where are they? They are in their rooms. I ostatnie zdanie, również z S na końcu. Mam nadzieję, że udało Wam się to tak właśnie napisać. The students have got books. These books are theirs. Okay. Thanks for watching and see you soon. Bye bye.